Dziś na warsztacie Kia Stinger. Samochód ma niecałe 22 tysiące przejechane mil. Chcę Wam pokazać objawy przekładni kierowniczej. Wszystko elektrycznie działa, tylko słychać dziwny dźwięk podczas kręcenia kierownicą. I posłuchajcie tego. Chcę Wam pokazać, gdzie ta przekładnia jest zamontowana. Tutaj jest ona od przodu. Będę pokazywał Wam palcem. A, widać tutaj ta kostka. To jest kostka zasilania. Pod nią jest już do sterowania układ. Samochód. Tu widzicie. Ta strona. Piękna w klarze. Błyszczy się. Środek matowy. Tak jak powinno być, ale tutaj widać już też, że jest pryśnięte, także ten samochód prawdopodobnie dostał całą tutaj tą prawą stroną i uszkodzona jest przekładnia kierownicza. Klient mówi, że przekładnia jest oryginalna z tego samochodu, także jakiegoś tam potężnego uderzenia nie było. No wszystko jest jak nowe tutaj, nie ma co się czepiać. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo klient mówi, że koło jest też oryginalne, także nieruszone, chyba że gdzieś tam w Stanach już po prostu zmienili to. Podnoszę samochód do góry, ale zanim to zrobimy, proszę Cię, pokręć kierownicę, żeby było słychać, jak to rzęcholi. Chodzi to jak jakaś stara betoniarka. Zgrzyty, ale na całej powierzchni nie ma czegoś takiego, że jest jakby jeden ząb uszkodzony. Po prostu cała przekładnia zgrzyta. No ewidentnie coś jest nie tak z tą przekładnią kierowniczą. Samochód do góry wyciąga. Chciałem Wam troszeczkę pokazać przy tym samochodzie, jak to wszystko jest zbudowane, gdzie jest ta technika, gdzie jest to wszystko, co odpowiada za super prowadzenie niby tego samochodu. Powiem Wam, tak jak kawałek się tym samochodem przejechałem, nie wiem, czy ten samochód jest krzywy, czy coś się z nim dzieje, ale każde dodanie gazu, to ten samochód ucieka na boki. No zobaczcie, wahacze typowe jak w Audi, jak w BMC, z tyłu banan na poduszce na tulei pływającej, z przodu wahacz prosty, u góry MacPherson zwykły, żadnej filozofii tutaj nie ma. Fajny, nie wiem co to tutaj jest, ale a, tu jest jakiś odważnik, może włączmy ten światło, żeby było lepiej widać. Tak jak widzicie, odważnik do wyważenia tego samochodu. Łącznik stabilizatora, zwykły, najzwyklejszy, cała ława wykonana z dwóch jakby elementów pospawanych ze sobą, czyli blacha wytłoczona, druga blacha wytłoczona. Żadnej filozofii nie ma, przekładnia zamontowana od przodu, tak jak we wszystkich nowych autach, Audicach i BMW-kach. Może przejdziemy troszeczkę dalej, żeby zobaczyć układ wydechowy, fajny tutaj jakiś zwężony, dziwnie, wychodzi gruby układ. Jest zwężany w tym miejscu i przechodzi dalej taką płaską rurą. Ciekawe, czemu to jest zwężone, co to daje. Tu to samo, jest tak bardzo mocno przewężone. Tu są na pewno jakieś duże ograniczenia w przepływach. Przejdźmy dalej. I co tu z tyłu? Z tyłu zawieszenie wielowahaczowe, połączone elementy stalowe z wahaczami też u góry aluminiowymi, tak jak tu widzicie, trzy elementy ze stali, główny ten wahacz, ten pomocniczy i u górny i jeszcze górny tamten koń, tutaj widzicie, nie, czy widać tu jest jeden wahacz aluminiowy, a jeszcze tu jest, zobaczcie jak to jest pozmocniane, 1, 2, 3, 4, 5 wahaczy na stronę plus stabilizator. Stabilizator bardzo cienki, nie wiem, 16 może drążek. Nic nadzwyczajnego, zwykły, prosty, można powiedzieć, że samochód. Wahacze z przodu, tak jak pokazywałem, kolumna MacPhersona, a tutaj sprężyny plus osobne amortyzatory. Powiem Wam tak, tutaj żadnych przewodów do amortyzatorów nie widziałem. I z przodu też. To jest bardzo dziwne, no bo ten samochód ma różne
różne konfiguracje co do twardości, tak jakby tego zawieszenia. Tam jest komfort, sport i no i powiedzcie mi, w jaki sposób to jest regulowane. Jeszcze będę chciał zobaczyć, czy czasami nie ma tak, że od góry jest cały mechanizm regulujący amortyzatorem, ale wydaje mi się, że tego nie ma. Nie, no nie widać. Nic nie widać do tyłu, żeby szło coś, co mogłoby regulować twardość tych amortyzatorów. A przejdźmy jeszcze do przodu. Pokaż tutaj. Nie no, powiem wam, że jestem zaskoczony, że tu żadnej elektroniki nie ma. Musimy to zobaczyć od góry, bo powiem wam, no to jest ciekawe, czy zmiana przycisku aż tak wpływa na nasze odczucia co do komfortu jazdy, przyczepności tego samochodu, czy to po prostu jest tylko ściema. Rozbieram tą osłonę i jesteśmy już przy przekładni. Odkręcam te dwie śruby mocujące i wyciągamy ją. Samochód jest, tak jak mówiłem wam, po wypadku z prawej strony. Zobaczcie, tutaj jest uszkodzony wahacz, delikatnie podtarty z jednej strony, z drugiej strony. No ale to nie jest nie wiadomo jakie uderzenie, żeby tą przekładnię aż tak mocno uszkodzić. Co tu mogę wam powiedzieć? Tu jest takie dziwne zapocenie, ale to może być tak, że ktoś filtr tu odkręcał, coś się polało. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Chcę wam jedną jeszcze rzecz pokazać. Przejdźmy tutaj dalej, jakie jest połączenie przekładni kierowniczej za pomocą takich wałów kardana z krzyżakami. I zobaczcie tutaj. Tu już jest luz. Na tej szczycy głównej, tutaj do przekładni, jest bardzo krótki wałek zrobiony, około 5 cm. Jest już wyczuwalny luz. Samochód ma 22 tysiące mil, tak jak wam mówię. Będzie to na pewno awaryjne, będzie ta przekładnia stukała. I zobaczcie tą całą technikę w tych samochodach, że kierownice się usztywniają, cudawianki są. Takie coś zrobione jak w starym samochodzie dostawczym. Nie będę już mówił jakiej marki, bo później mówicie, że się wziąłem na daną markę, ale no tragicznie to wygląda. Jeszcze z tymi amortyzatorami musimy to sprawdzić, bo to ten samochód kosztuje kupę kasy, jest uważany za auto nie wiadomo jakie sportowe. A tu oprócz dużego silnika, tam 3,5, tak? Chyba 3,5 V6. No, żadnego sportu i techniki nie widzę. Przekładnia już jest na stole. Chcę wam pokazać, jak to głośno tutaj teraz właśnie rzęcholi, bo to bardzo teraz dobrze słychać. Chodźcie tutaj, koło silniczka. Straszne dźwięki. Te dźwięki wydobywają się tutaj bardziej z silnika niż z łożyska. Odkręca tutaj tą obudowę, całą maskownicę łożyska. Muszę odkręcić ten drążek kierowniczy. Drążek zwalimy i zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawe, czy tu gdzieś jest woda, czy co się z tym dzieje. Osłona jest oryginalna. Zobaczcie, wszystko jest w oryginalnym smarze. Nic tu się nie dzieje. Ładnie jest to zabezpieczone. Wygląda to po prostu jak nowe. Odkręcam ten drążek kierowniczy. Pamiętajcie, żeby odkręcić drążek kierowniczy, musicie przytrzymać drugą stronę. Akurat dzisiaj jest osoba, która mi tam może pomóc i przytrzyma to. A jeżeli kogoś nie macie, to po prostu jedną stronę fimadło. Odkręćmy to mocniej. Może być tak, że drążki są jednorazowe, że przy odkręcaniu się uszkadza gwint lub są zrobione na klej. Strasznie ciężko to idzie. Drążek był zrobiony na klej, dlatego tak ciężko to szło.
zabieramy się do kręcenia tej obudowy. No i tak jak standardowo w każdej przekładni. Widzicie to? Zrób zbliżenie. Już wiadomo, że ta przekładnia jest śmietnikiem. Samochód dostał w koło i zobaczcie tutaj. Może z tej strony, o tu będzie z tej strony też widać. Widzicie to odbicie? Z tej bieżni od listwy. Także uderzenie było dosyć mocne, bo tutaj ta szpara między listwą a obudową jest dosyć duża. Zobaczcie tu, o. Widać już opiłki. Także wiemy, że ta listwa jest uszkodzona. Chcę wam tu pokazać jedną rzecz. Łożysko, które odpowiada za przesuw listwy, jest na regulacji. Tutaj widać gwint. Także bardzo dobre rozwiązanie, jest możliwość tutaj kasowania jakiegoś luzu. Chcę wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Silnik już jest popuszczony tu na śrubach. Chcę sprawdzić, czy mamy możliwość w tej przekładni regulacji naciągu tego paska, bo powiem wam szczerze, zobaczcie. Same te łożyska jakby nie za bardzo huczy. Bardziej ten dźwięk wydobywa się tutaj z tego łożyska. Ale to dopiero się okaże po zwaleniu tego paska. Odbicie tej powierzchni do tego tutaj aluminium. No ciekawe, bo drążki kierownicze zostały te same. Nie było to nigdy rozbierane, rozkręcane. Listwa nie wygląda na to, żeby kręciła się tak, że idzie skokami, czyli jest gdzieś wygięta po łuku. Odkręcam tą obudowę i zobaczymy, co dalej. Pasek już mamy zdjęty. Wszystko wygląda jak nowe. Ten pierścień dociskający łożysko też już mamy zdjęty. Zobaczcie, można zrobić porządnie, można zrobić. Łożysko już zostało odkręcone, pasek zdjęty. Zobaczcie, samo to łożysko chodzi cicho. Nie ma tu nie wiadomo jakiego hałasu. Silnik, myślałem, że on jest uszkodzony. Zaraz wam to wyostrzę. Tu też jest łożysko, ale też to chodzi cicho. Prawdopodobnie te łożysko jest uszkodzone. Odkręcamy te łożysko. Zobaczymy, jak wyglądają kulki. No i pokręcimy całością. Myślałem, że jest regulacja paska, ale akurat w tym modelu nie ma. Ale i tak łatwo pasek jest założyć. Jeżeli odkręcicie tą nakrętkę, jesteście w stanie przesuwać tym łożyskiem i wtedy kręcąc silnikiem pasek nam ładnie schodzi. Nie trzeba tutaj nie wiadomo jakich przyrządów specjalistycznych. Do tego jesteście w stanie ten pasek sobie sami wymienić. Odkręcam i patrzymy, co tu się dzieje. Zdejmując łożysko, widzicie te kulki, wszystko się nam wysypie, ale to nie jest problem ze złożeniem. Musicie mieć czystą podłogę, żeby później było łatwo pozbierać kulki. No i co? Co tu mogę powiedzieć? Jest to naprawdę fajnie zrobione. No ale słyszycie. Przełożę telefon jakoś inaczej, żebyście to widzieli. Patrzcie, nie było nic słychać. A teraz położone to jest na jakiejś płaskiej powierzchni, dosyć dużej i będziecie słyszeli, zobaczcie. Wywalmy te kulki. No i słychać. Ewidentnie łożysko jest rozsypane. Zobaczcie, łożysko pomimo tego, że jest, no można powiedzieć, pancernym rozwiązaniem,
akurat w tym samochodzie tutaj nie zostało to uszkodzone. Łożysko, które jest kulkowe, ma dużo kulek, ma dużą powierzchnię, jest w stanie duże siły przenieść, dlatego rzadko uszkadza się to łożysko wewnętrzne kulkowe. Zobaczcie, to rozwiązanie, gdzie wchodzi powiedzmy tu listwa, zostaje uderzone w bok i to łożysko się rozsypuje. W tym przypadku kij, myślę, że to łożysko nie będzie dostępne w ogóle. Nawet za parę lat, bo samochód nie jest aż tak popularny, powiedzmy, jak Passat CC, gdzie przekłania jeździ w kilku modelach samochodów i no wiadomo, Chińczycy nie śpią i są w stanie wyprodukować wszystko. W tym przypadku no ewidentnie to łożysko huczy. Słyszycie, no identyczny dźwięk jak na samochodzie. Powiem wam jedną rzecz. Ja mam takie łożyska po prostu z przekładni gdzieś, które na przykład podczas produkcji zostały uszkodzone, mają jakieś uszy pourywane, coś nie działa elektrycznie, dlatego jestem w stanie tą przekładnię naprawić. No, ale to też jest w nieskończoność. No, w tej akurat przekładni chodzi silnik, no to silnik przełożymy do drugiej przekładni, zakodujemy go i będzie też chodziło to wszystko. No ale to są rzeźby, a nie jakieś tam naprawy poważne, gdzie można to, bo można powiedzieć, że będzie to można naprawiać masowo. Zrobię wam tu zbliżenie, żebyście widzieli ten numer. Dla mnie powiem wam jedną rzecz. Przy produkcji tego, ja myślę, że sobie nawet za jakiś czas z tym poradzę, bo to można wszystko rozprasować, roztoczyć, zrobić łożysko inne, które teoretycznie będzie tak samo działało. Powiem wam tak, próbowałem to przerobić w Fordach różnych i łożyska, powiedzmy, takiej wielkości wewnętrznej, są to łożyska kulkowe, które działają na obrót, a nie działają na siły wzdłużne. I powiem wam tak szczerze, nie wiem, czy to jest po prostu tak skonstruowane, żeby miało się za jakiś czas rozsypać po gwarancji, czy po prostu, no, nie jestem w stanie powiedzieć. Tu też jest jakieś łożysko kulkowe zastosowane w środku. No ale to łożysko, zobaczcie, nie ma takiego luzu jak zwykłe łożysko, czyli one nie jest stworzone stricte na obrót, tylko też na przenoszenie sił wzdłużnych. A takiego łożyska nie jestem w stanie dostać u nas w Polsce. No, szukałem po hurtowniach dosyć dużych. Zapytania szły, można powiedzieć, na cały świat. No i są łożyska, ale zwykłe łożyska kulkowe, obrotowe, a nie żeby przenosiły takie siły. I powiem wam tak, złożenie tego na zwykłym łożysku raczej nie ma sensu, bo będzie luz cały czas. Pomimo tego, że ja to dokręcę śrubą, będę to kasował, po paru dniach to i tak będzie rozsypane. Chcę wam jeszcze raz pokazać, jak to rzęcholi. Akurat nie będę wam już tutaj pokazywał, jak to jest składane, bo to widzieliście. Składamy tą przekładnię kierowniczą na nowym tym łożysku, znaczy nie nowym, na łożysku drugim i wszystko będzie w porządku. Dzisiaj samochód za parę godzin wyjedzie. Powiem wam tak, wyciągnięcie tej przekładni w kierowniczej w tym samochodzie to jest po prostu sama przyjemność. 15 minut i wszystko jest na wierzchu. Co wam mogę powiedzieć jeszcze? Nie ma ochrony komponenta w tym silniku, także jak weźmiecie drugi silnik, będziecie mieli uszkodzony, połamany ten silnik na waszej przekładni, to wiadomo, często jest tak, że te auta są powypadkowe, nie musicie tego kodować, wrzucacie do samochodu. Najważniejsza jest tylko ilość obrotów na kole kierownicy. Nie jestem na tą chwilę w stanie wam powiedzieć, czy ta przekładnia i przekładnia do wersji 4-4 napędowej
jest taka sama. Tutaj akurat mieliśmy napęd na tył. Wziąłem jakieś te łożyska, bo te łożyska mamy porozbierane. Pasuje, ale czy to też akurat mi się trafiło, że jest z wersji takiej na tył napęd, czy po prostu jest to wszystko zamienne? Według mnie nie jest tak, bo już wam coś pokażę. Tutaj jest wałek rozdzielacza i on ma jakby porysowane przez producenta podczas składania miejsca, w którym ma być wycięcie na krzyżak. Wydaje mi się, ale tu nie chcę za bardzo się wymądrzać, bo nie wiem po prostu, czy wersja z napędem na 4 koła nie ma czegoś takiego, że tu jest mniejsza ilość obrotów, ponieważ no wiadomo, przeguby inaczej się skręcają i stanowią jakieś ograniczenie. Jest na pewno inaczej to oznaczone i dopiero ilość obrotów będzie mi mówiła, czy to jest wersja 4 czy dwunapędowa. Tak, tu widzę. Tu jest tak, zielone, żółte, a w wersji na 4 koła jest jeszcze białym jakimś markerem zaznaczone. Powiem wam tak. Jeżeli będę miał taką przekładnię, to wam pokażę, bo według mnie nikt by nie produkował takiej wersji i w tym miejscu na listwie po prostu będzie założony jakiś taki ogranicznik teflonowy, żeby po prostu przekładnia głębiej nie wchodziła i przez co będzie wtedy ograniczony kąt skrętu kierownicy, koła nie będą o nic haczyły, no ale to musimy po prostu z doświadczeniem nabrać doświadczenia przy rozbiórce tych przekładni kierowniczych, no bo to samo rozwiązanie jest mi bardzo dobrze znane, a samochód no, trafił się ze Stanów, także nie mam pojęcia jak to wygląda do wersji europejskiej. Także pozdrawiam, składam to. Na koniec pokażę wam, jak wyszła nam ta przekładnia kierownicza, czy to szumi, czy nie szumi, czy jest wszystko w porządku. A tutaj widzicie na filmie, wszyscy miłośnicy motoryzacji będą wiedzieli, co to jest, i pokażę wam w następnym, może filmie, co z tego nam wyszło. Powiem wam jedną rzecz: kupiliśmy motocykl, to jest KTM 125. Zrobię wam odcinek o modelu, na którym po prostu zostałem oszukany. Motocykl miał być rocznik 2014, a no nieznajomość po prostu wszystkich zagadnień związanych z motocyklami, bo to akurat nam się trafiło, można powiedzieć, motocykl za przekładnię. I co? 2014. Plastiki, a silnik 88 czy tam 94, to już tam bez znaczenia, stary śmietnik, no ale składamy. Zobaczcie tutaj, jakie rzeźby. Wszystko pójdzie nowe, nagram wam odcinek z motocykla, ale mam też jeszcze dla was fajny film z budowy bagi, także oglądajcie i zapraszam do następnych. Tutaj samochód już jest po naprawie. Chcę wam pokazać, jak to wyszło. Wymieniliśmy w tej przekładni łożysko, tak jak widzieliście na filmie, jest wszystko w porządku. Kierownica chodzi cichutko. Żadnych adaptacji, nic nie trzeba było robić. Tu akurat został silnik oryginalny, ale podłączałem też silnik z drugiej przekładni. I to podłączyłem silnik z przekładni, okazało się, od wersji 4 z napędem na 4 koła. Nie wyskoczyły żadne błędy, także silnik jest zamienny, nie ma żadnego najmniejszego problemu. Co wam mogę powiedzieć na temat może troszeczkę samochodu, bo chciałbym wam też po prostu zrobić coś takiego, że pokazuję wam odcinki stricte związane z przekładnią kierowniczą w danym samochodzie, ale chciałbym też wam troszeczkę o tych samochodach opowiedzieć, bo dla mnie osoby, która podchodzi technicznie do samochodu, jest to ciekawe, że
takie marki jak Kia, Hyundai, a nawet marki bardziej znane jak BMW czy Mercedes, potrafią Wam sprzedać Wam i mi również takie informacje, że samochód jest zaawansowany technologicznie w systemy elektroniczne, że samochód posiada kilka komfortów trybu jazdy. Powiem Wam tak, w tym przypadku jest to fajne auto, wygląda to fajnie z zewnątrz, ale techniki tutaj żadnej nie ma. Tutaj jest po prostu buda, plastik, duży kolorowy wyświetlacz, ładne zegary, no i co? I zaciski Brembo i tyle tu jest sportu. Wygląda na to, że Kia i Hyundai próbują zrobić coś takiego, że do jakiejś tam ładnej budy wsadzają duży silnik i to wszystko. Powiem Wam tak, jeździłem jakiś tam Hyundai Mi 30 N-ką, samochód super jedzie, silnik jest naprawdę fajny, w tym przypadku też naprawdę jest moc, jest wszystko i tyle. Tu nie ma żadnej techniki związanej z stabilizacją tego samochodu, tu nie ma żadnych stabilizatorów aktywnych. Nie ma amortyzatorów z regulacją twardości, to są bardzo proste auta. Receptą na te samochody jest ładne opakowanie, duży motor i nic więcej. W tym przypadku są jeszcze, tak jak mówię, te hamulce Brembo, to coś tam hamuje. No ale wsiadam do samochodu, gdzie mam do wyboru różne tryby pracy, właśnie czego pracy. Bo to mnie zastanawia. Amortyzator zwykły, najzwyklejszy. Nic nie ma. To jest MacPherson akurat z przodu, czyli amortyzator ze sprężyną. Żadnej regulacji tego. Twardości kompletnie nic. No to wybieram w menu tryb jazdy komfort i co to jest? To jest komfort, to jest tryb pracy skrzyni biegów, tryb pracy przepustnicy. No powiedzcie mi sami, płacicie kupę siana, ktoś Wam wciska, że samochód się mega prowadzi, on się prowadzić może, nie wiem, porównywalnie z czym? Ze Skodą Octavią. A może i też nie, może w tych wersjach, nie obrażając Skody, wyższych są jakieś tam aktywne zawieszenia. No nie ma nic, po prostu nie ma nic, a wybór trybu ogranicza się według mnie do zmiany przełożeń i skrzyni biegów i do zmiany mapy związanej z potencjometrem gazu, czyli ten gaz lepiej reaguje, szybciej lub wolniej i to wszystko. No, ktoś, kto wsiądzie do tego samochodu i mówi, że naciśnie tryb jazdy komfort, czuję, że to zawieszenie bardziej komfortowo działa. No, wyobraźcie sobie, że to jest wszystko bzdura. Nie może to działać bardziej komfortowo lub bardziej sztywniej, bo takiego czegoś w tym samochodzie nie ma. Ale może to jest recepta na to, żeby zrobić fajny samochód, prosty, który zasuwa. W tym przypadku akurat ten samochód się troszeczkę dziwnie prowadzi, ale to nie wiem, czy to jest po prostu wina tego samochodu, bo został tak wyprodukowany, bo każde dodanie gazu takie przy, powiedzmy, prędkości 100 na godzinę i rozpędzenie się do 150-160 powoduje, że ten samochód po prostu tak jakby latał po drodze, unosi się przód jakby do góry i samochód jest no taki dziwny w opanowaniu, ale nie wiem, czy to jest po prostu cecha tego samochodu, czy po prostu jest po wypadku i coś jest nie tak z geometrią. Będziemy kręcić takie filmy dla Was, stricte techniczne. Przekładnia i coś troszeczkę o samochodzie. Samochód ładny, fajny, tak jak Wam powiedziałem i tyle. Z techniki można to, mogę Wam tak szczerze powiedzieć, że dla mnie to nie ma wartości, bo możecie sobie kupić budę od jakiegoś tam, nie wiem, samochodu, wsadzić duży silnik i macie tyle samo sportu, co w tym samochodzie.
ABS, ESP i to wszystko. Tu no nie przeskoczymy techniki w porównaniu do aut niemieckich, czy nie wiem, choćby nawet do Forda Mustanga, bo to jest przedział cenowy ten sam, a macie tam amortyzatory do wyboru z regulacją twardości, te ma magnetyczne amortyzatory, także zupełnie inna bajka. A tak ogólnie samochód fajny, można polecić go, ponieważ jest no tani, będzie tani naprawdę w eksploatacji. No i silniczek fajnie chodzi. Pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania.